Zobaczcie, w tej aktualizacji mamy dwa nowe samochody dodane. Jest to Aston Martin Vantage, ale z 2018 roku i McLaren 650S Spider z 2014 roku. Możemy sobie je zobaczyć, jak one wyglądają. Przy okazji sprawdzimy tą nową opcję z kolorowaniem. O kurde! Patrzcie, co się pojawi w grze! Nie możemy tego obejrzeć. Kiedy to będzie? 6 grudnia pojawi się ten samochód. Co to jest? Pil, jakiś Trident. Tutaj są jakieś... A, czekajcie, miałem takiego Jeepa fajnego do robienia. A on się chyba nazywał Jeep Renegade. Weźmy sobie... Poszukajmy go. Jeep Renegade. On jest dobry. On jest dobry. To jest naprawdę mały samochód i zrobimy go na jakiś hardkorowy off-road. No patrzcie, jaki malutki. Ej, czy mi się wydaje, czy on był czasami w parku jurajskim? Z dinozaurami? Chyba nie ten był. Ale jest sobie taki. Jeszcze jest Jeep Willys, to już jest w ogóle, nie? Mówicie, żeby na koło go zrobić. Kurde, no nie wiem. Wow! Na koło go? W sumie taki króciutki jest, nie? Może się uda. No dobra, spróbujmy. Na dragstera go. Odciążymy najpierw śmierdziela. Zobaczmy, co on tutaj ma za te... Uuu! Co? Możemy do niego V10, V12 możemy zrobić! 7-litrową V8 do niego? No nie! Ile on waży? Jak to jest? On waży 900 kg! Dawajcie to 7-litrową V8. Ja pierniczę, co się stało? Ale mnie teraz zgniotło. Czekajcie, nie, najpierw go zrobimy tak normalnie. Ze spoilerem, żeby tam w miarę jeździł. Co? Ja myślałem, że tutaj wejdzie maksymalnie jakiś tam silnik 1.4, ta rajdówka taka, albo 1.8 chyba? Czy 1.7? Z tych rajdowych, nie? Takie te malutkie silniki. Aha, chyba nowe felgi dodali, słuchajcie. Są nowe felgi, fajne. No, jest sporo nowych felg i zaraz sobie ogarniemy to malowanie. Malkor, dziękuję ci za subskrypcję u mnie na kanale. Dobra, weźmy sobie te felgi. Spoko, są nowe felgi, także będziemy mogli się nimi pobawić, potuningować. Robimy go na koksa na razie. Może uda się go zrobić na koło, zobaczymy. Ej, on jest już w klasie S2, ja nie mogę w to uwierzyć. Co się stało, nie? Dopiero teraz go ulepszamy. Widzę, że dużo tych opcji nie ma, ale uwaga, wkładamy turbosprężarki. No, dużo się nie ulepszył, niestety. Ja nie widziałem takiego samochodu jeszcze! Pociąg go wystrzeli w kosmos. Ja nie wiem, co się stanie, ej, on ma... Słuchajcie, on ma tak dużo mocy, patrzcie, jakie staty przegięte. On ma 1300... koni mechanicznych, ten samochód ma 1300 koni mechanicznych, 875 kg wagi i 1300 koni mechanicznych. Co jest? To jest w ogóle... Ja nie wiedziałem, że taki samochód istnieje. Ja wiedziałem, że jest ten Jeep Renegade, ale mówię, myślałem, że on ma jakieś tam małe silniczki możliwe do zainstalowania, a nie jakąś 7-litrową V8. Gdzie to ma niby do niego wejść? Ja pierdniczę. Ej, prędkość maksymalna w nim nie jest jakaś wysoka. Tutaj pokazuje nam symulacja, że to jest 370 niby, ale realne to jest takie 330. No, robimy go oczywiście na offroad jakoś tam. Zatrzymajmy muzykę. Ty, jak nie buja. Ej, on chyba na koło go zrobimy. Tylko właśnie, bo my tu nie mamy tych opon dragowych do niego. Czekajcie, kogoś nie wam grę wezmę. Posłuchajcie go.
Ja nie mogę w to uwierzyć, gdzie ten silnik tam wszedł. Przecież to jest malutki samochodzik. No może nie taki malutki znowu. Ale tak się wydaje, nie? Taki kompaktowy bardzo. 1300 koni mechanicznych. On gdzieś tu ma upchane w sobie. Podnosi go w ogóle, lata. O kurde. To jest niemożliwe, nie? Miota jak szatan. Troszeczkę miota, ale no nie jest, nie ma tragedii. To tak zawsze trafia. Ej, Grzecho, oby nie za często. Dobra, jedziemy na skocznie. Jeep Renegade. Ło! Ty! Co się z nim dzieje? Jakiś przegięty on jest. On w ogóle, jak nim skręcam, to on... To się jakoś przekrzywia. Na koło gnoja. Ej, on się na bok w ogóle... Ja nie wiem, co się z nim dzieje. To jest bardzo dziwne auto. A tam dziwne. Normalna sprawa. Ty, on na koło staje. Jak wbiłem piątkę, czy tam szóstkę, to stawał na koło. A on chyba... Opony dragowe. Właśnie tutaj nie mamy opon dragowych, niestety. A on ma bardzo wysokie statystyki, ja się nie dziwię. On ma nawet za niskie, moim zdaniem. On ma pod maską 7-litrową V8. On tu powinien... Ja nie wiem, co się powinno z nim dziać. Ktoś kiedyś mówił, że żebym wsadził do pila V12. Wsadzić do pila V12 to tak jakbyś... To tak jakbyś wsadził pila do V12 bardziej. Jedziemy, Tour de Podlasie. Tak, to będą sekundy, nie? Co on tam będzie wyprawiał, to nie wiem, tam jest dużo fajnych hopek. Zaraz, a gdzie jest moja traska? Tutaj. Jedziemy, Tour de Podlasie. Jeep Renegade. Ja tu u Rusem robiłem jakiś czas, to spróbujemy pobić ten czas. 13 minut i 42 sekundy. 833 setne. Zobaczymy, jak pójdzie Jeepem Renegade z silnikiem 7-litrowym V8 i 800 chyba 45 kg wagi. Tak, różnica kolosalna niby, nie? Bo urósł znacznie cięższy, bo on chyba tam z 1400 ważył. No i nie wiem, czy nie mniejszy silnik miał. Tutaj będzie trochę problem ze stabilnością, no bo przy takiej mocy... O kurde, nie no, ten początek to rzeczywiście trzeba powoli. Ale już nie będę resetował, no. Jeszcze nadrobimy gdzieś tam w trasie. Będzie śmiesznie na pewno. On jest niestabilny, z nim się może tutaj wszystko stać, z tym samochodem. Jest moim zdaniem glitch w tej grze, a nie, że... Nie powinniśmy tu wsadzić takiego silnika, nie mieć takiej opcji w ogóle. Ja... A wiecie, że ja poza streamem to jestem taki normalny gracz, tuninguję sobie normalnie samochody i... gram sobie rankedy, wyścigi, ścigam się uczciwie. Tutaj nagle zaczyna się stream i wszyscy myślą, o, Lucek to jest taki hardcore, on cały czas te samochody robi takie... maksymalnie i tak bawi się nimi, a ja normalnie taki gracz, biedny Lucek, taki co sobie tam fajnie gra i fantastycznie jest, nie? Dziwnie się jedzie tym samochodem. Oj, ciężko będzie pobić chyba czasówkę. Ja sobie wyłączyłem cofanie, więc niestety będzie gorszy czas niż w Lambo, bo w Lambo za pierwszym razem trafiłem.
A tym ciężko jest wycelować w cokolwiek, on jest za mały. Gaz, 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 gaz. O, nie mogę skręcać! Co się z nim stało? Wcisnąłem gaz do końca i autentycznie nie mogę skręcać. No i pięknie. Wow. No tutaj czuć, że jest mało wagi, nie? Taki murek go po prostu obkręca. Proszę, 360 w powietrzu. Co za auto. Ty, a ciekawe jakby... Ty! Bo ta 7-litrowa V8, ona, to nie jest najlepszy, najszybszy silnik, jaki można tutaj w tej grze założyć. Chip Salto to było. A, no dobra. Spróbujemy jeszcze V12 włożyć do niego i zobaczymy, jak wtedy będzie cisnął. W sensie, ile kilometrów na godzinę maksymalnie, nie? I w cyberprzestrzeń. Mało brakowałoby, bym drzewo przywalił. Szkoda, że nie można wsadzić V16 jak w Bugatti. Bugatti ma W16. Jego trzeba obniżyć, bo on za wysokie zawieszenie ma i się wywraca na bok i koniec. Nie chce się już podnieść wtedy. Albo negatyw, nie wiem co zrobimy. Teraz wsadzimy V12 i zobaczymy co się z nim stanie. Może prędkość maksymalna wzrośnie, powinna. Trafię w te bramki? Trafię. Dobrze jest. Teraz będzie duża hopka przez drzewa. Zobaczymy, co się z nim stanie wtedy. Renegade. Kurde. Skąd się wziął ten samochód? No stawaj na te koła! Aha. Patrz go, ty. Z trójki podjadę tu nawet. Te biegi tu nie mają żadnego znaczenia już. Nieważne, co byś wbił, na każdym pali kapcia. Jak się odbija. Czy to jest tu do Podlasia? No niestety tak. Bardzo słaby wynik. Znać Carbona, dzięki, już dawno o tej grze zapomniałem. A spoko, fajnie, że wracasz sobie do starych serii gier. Ja już mam tyle tych NFS-ów ponagrywanych u mnie na kanale. Właściwie prawie wszystkie części, brakuje tam kilku. Doczekałem się malucha. Ej, no nie fajnie. Jeep, Renegade. Napiszemy CJ5, ok? Można włożyć te same silniki, serio, do Willisa? O kurde, ale to są chyba bardzo podobne samochody, nie? Nie mam pojęcia, co my tu włożymy. Ale tak patrzę, że V6, 6 litrów V8. Wiecie co? Włóżmy tam V12. A, nie mogę. A Willis chyba jeszcze lżejszy jest od tego Renegade'a. No nie, no tutaj prędkość nam się dużo nie zwiększyła. A tam od 20 km na godzinę. Spodziewałem się tego. Go buja. O, skręcać się nie da. Czekajcie, żeby w miarę skręcał, zwiększymy mu docisk do maksa i zobaczymy.
O kurde. Jakie w ogóle drifty, jakie kąty przegięte, nie? On ma opony offroadowe, więc tak na wyścigi nie bardzo, ale może być ciekawy na wyścigi na przykład zimowe, szosowe, nie? Przedłuż biegi. No już tutaj nie przedłużymy, wiesz, nic nie zrobimy z nim. Słaba ta prędkość maksymalna, nie podoba mi się to. Zupełnie nie jak V12. Ej, fajnie, ej, to jest... Jezu, to jest silnik z Vipera. Gdzie on tu niby wszedł? On ma niby mniej mocy, ten silnik z Vipera. Przecież w normalnych warunkach ten silnik to spaliłby całą tą karoserię. Na drift gnoja. On chyba za krótki będzie na drift. Chociaż kurde, na 4 koła dobrze ciśnie. Czemu masz zegar w innym miejscu? Bo tak mi jest wygodniej. Jeszcze za dobrze mapki nie znam i chcę, żeby ta mapka była bliżej centrum ekranu. Wtedy mogę szybciej sobie zerkać, gdzie mam jechać. A ja wiesz, mam zamiar e-sportowo grać w Fordze, jeździć na lany i takie tam, to muszę tak sobie ułatwiać, nie? I cyk! Także Jeep Renegade CJ5. Czy CJ5 po prostu Jeep. Tak sobie wygląda na, z silnikiem od tego, od Vipera. Odblokowuje się dom aukcyjny. Nie mam pojęcia. Trzeba po prostu chwilę pograć i się tam wszystko podblokowuje. Także tak on sobie wygląda.